Ostatnio ujął mnie po raz kolejny zresztą tekst, do którego wróciłem po latach. Lekki przekaz daje tak wiele do myślenia. Wszystko to w kontekście zarówno listopadowej zadumy, jak i kończącego się roku liturgicznego i czytań pełnych apokaliptycznych wizji o, o dniu, kiedy niebo i ziemia przeminą. Przyłóżmy więc ucho i posłuchajmy rozmowy bliźniaków w łonie swojej mamy. Jeden zapytał drugiego, y, Ty wierzysz w życie po porodzie? Jasne, odpowiedział drugi, y, coś musi tam być. Mnie się wydaje, że właśnie po to tu jesteśmy, żeby się przygotować na to, co będzie potem. Kłopoty! Co ty w ogóle gadasz? Żadnego życia po porodzie nie ma. E, ani by, jakby ono miało wyglądać, co? No nie wiem, ale e, może będzie więcej światła? E, może będziemy biegać albo e, jeść buzią? No to przecież nie ma sensu. Biegać się nie da, a kto to widział, żeby jeść ustami? Przecież żywi nas pępowina. Logiczne, nie? No, ja nie wiem, ale mówią, że zobaczymy mamy, a ona się będzie o nas troszczyć. Mama? Ty wierzysz w mamy? A kto to według ciebie w ogóle jest? No przecież jest wszędzie wokół nas. Dzięki niej żyjemy. Bez niej by nas nie było. Nie wierzę. Żadnej mamy jeszcze nie widziałem więc jej nie ma. No jak to? Przecież ona nas kocha. Jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać, jak dla nas śpiewa albo poczuć, jak głaszcza nasz świat. Wiesz, Ja myślę, że prawdziwe życie dopiero jest przed nami i, i wtedy dopiero zobaczysz, jak ona bardzo nas kocha.